Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Zaczynajmy rozmowy o Wordzie, odcinek któryś tam z kolei. Chciałbym dzisiaj, może tak trochę w smutnym klimacie, opowiedzieć coś o Wordzie, a konkretnie o tej sytuacji, która się teraz dzieje w grze. W międzyczasie będę zbierał sobie diamenty i może pojadę kilka wyścigów. Więc sprawa chyba, która boli wielu graczy w Need for Speed World, wielu graczy takich normalnych, w znaczeniu normalnych, czyli grających bez wspomagaczy. I nawet jestem świadom, że wielu z was, którzy oglądacie ten filmik, używacie tego typu programów i macie z tego fan, ale... I wiem, że nawet nie skuszę was do tego, żebyście zaprzestali, ponieważ już jesteście do tego tak przyzwyczajeni, że praktycznie nie jesteście nawet w stanie zaprzestać, bo po prostu nie potraficie grać już bez tego. Sprawa wygląda tak. Poszukiwanie jest rzeczą ciekawą. Programy do tego czasami są nawet pożyteczne, bo możemy inaczej sobie ustawić kamerkę w grze, by zrobić sobie zdjęcie, nie wiem, oszczędzić nawet czas spędzony przy grze, żeby zdobyć jakąś tam rzecz. I tutaj jest taka sprawa, że w sumie po co gramy w Worda? Po co gramy w ogóle w gry? Żeby nabić jakieś levele, żeby coś zdobyć, żeby, nie wiem, oprę się tutaj na przykładzie, który chyba każdy z was doskonale zna, czyli Bugatti Veyron. Każdy dąży do zdobycia Bugatti Veyrona, a tak naprawdę nie jest to wcale dobry samochód, nie jest najlepszy, może tak, bo słaby wcale też nie jest. Za cenę zdobycia Bugatti Veyrona w krótkim czasie możecie mieć spokojnie F1, dużo lepszy samochód, spisujący się lepiej na zakrętach i nawet lepiej przyspieszający. Nie mówię tutaj o tym, żeby kupować ten samochód, bo F1 jak dla mnie jest wozem strasznie łatwym do wygrywania i gra się przez to troszeczkę nudno. Ale czasami, jak zdarzy się jakiś dobry gracz w Pagani Cinque, można też fajnie porywalizować. Czyli wracając do oszukiwania. Każdy chce zdobyć tego Bugatti Veyrona. No wiadomo, że najwięcej punktów jest na wyścigach klasowych, klasy B, klasy A i klasy S. Dodatkowo w klasie S możemy po wymaksowaniu tego achievementa na wygrane w klasie S, możemy zdobyć pakiet z samochodami, nagrodami. I to jest fajna rzecz, że zawsze mamy nagrody za jakieś tam osiągnięcie. Nie w każdej grze tak jest i chyba nie wiem, czy w ogóle w jakiejkolwiek grze tak jest. Chociaż na pewno w jakiejś tam już się to pojawiło. Ale w Wordzie jest to tym bardziej sympatyczna sprawa, dlatego że sami wiemy, jak trudno zdobyć rzeczy w tej grze, nie wydając boostów. A tutaj twórcy dali nam możliwość zdobycia czegoś po prostu za samą grę, prawda? Za jakieś tam wygrane, niewygrane, za kolekcjonowanie jakichś samochodów. I dali nam taką zachętę do tego, żeby ludzie grali, po prostu żeby widzieli sens w tej grze. Na pewno słuchali tutaj opinii starych graczy, którzy mówili, starych graczy wyjadaczy, którzy mówili, że już nie ma sensu grać w Worda. Są te same wyścigi, ci sami ludzie, ci sami oszuści, ale było ich w sumie mniej przed wprowadzeniem osiągnięć. I w sumie grało się nudno, nie było po co jeździć tych wyścigów, jedynie fajnie było się spotkać ze znajomymi, pogadać z nimi, nie wiem, pojeździć, potunigować samochody,
powymieniać się opiniami na różne rzeczy w grze. Czy może tak zniośle brzmi, opiniami na temat gry. Po prostu spędzać czas na takiej zabawie w grze, prawda? A teraz ludzie dążą do zdobycia tego Veilona i dążą po co? Jak go zdobędą tak szybko, po kilku, nie wiem, po tygodniu, po dwóch tygodniach, używając programów lub nawet nie, to czy to jest tak naprawdę fun z tej gry, że coś za wszelką cenę zdobędziemy, za cenę zarwanych nocek, nieodrobionych zadań domowych, nie wiem, zaspania do pracy, czy innych rzeczy, czy złej nawet kondycji zdrowotnej, może się i tak zdarzyć. Nie wiem, czy to jest jeszcze granie, czy to już jest nabijanie czegoś. Ja oczywiście robię różne poradniki odnośnie tego, jak nabić szybciej czas w powietrzu i będę robił takie poradniki. Mogą się niektórym przydać, ludziom rzeczywiście, którzy chcą coś sobie tam wygrać. Ale czy chcą zdobyć więcej punktów? Ale z kolei nabijanie tego, chore takie nabijanie na cheatach, za wszelką cenę, mija się z celem po pierwsze dlatego, że tracimy tak naprawdę fun z tej gry, bo jedziemy powiedzmy 500 na godzinę na jakimś cheatie, albo skręcamy super zajebiście i inni gracze nie mogą tego zrobić, nie możemy porywalizować w pełni z jakimś graczem na równych zasadach, tak jak się to powinno odbywać w każdej znanej nam rozgrywce. Nie tylko komputerowej, ale też takiej poza właśnie grami, po prostu konkurencji sportowej i tym podobnym. Choć i tam zdarzają się oszuści, prawda, jak wiemy ze sportu. Ale kurczę, czy ja nie uważam, żeby granie właśnie na cheatach było czymś szczególnie fajnym. Znaczy może na początku, bo o kurczę, jak to fajnie widać, bo jadę sobie nagle 500 na godzinę, kurczę, wszystko tak szybko śmiga, nie wiem. Mogę pokonać tych przeciwników, którzy zawsze mnie wkurzali, bo mnie ramowali, wyprzedzali. Teraz mogę ja ich zramować na tank modzie. I może na początku może być to zabawne dla kogoś, to nie ma tej świadomości o tym, że gra może przynosić inne zyski niż tylko jakieś wygrane rzeczy w niej. Może to na początku jest fajne, ale po jakimś czasie szybko się nudzi. Ja grałem często w GTA 4 na trybie multiplayer. Był taki tam fajny trailer. W ogóle w GTA 4 było tak, że były serwery oddzielnie dla graczy grających bez... W ogóle ten trainer był fajnie skonstruowany. Nie można było wbić nim na serwery, gdzie... ludzie chcieli... Na serwery po prostu deathmatch, czy wyścigi jakieś, czy coś takiego. On był skonstruowany tylko do tego, żebyśmy mogli na wyszczególnionych serwerach grać sobie w sposób nieskrępowany, używając tego cheata. Powiedzmy, budować sobie jakieś nowe mosty, jakieś skocznie. I dużo graczy czerpało z tego fan, skakali sobie wszyscy motorkami. Zresztą możecie sobie wpisać w YouTubie Simple Native Fan Multiplayer GTA 4. I zobaczycie, że naprawdę ludzie świetnie się bawią dzięki temu trailerowi, budują wspaniałe mapki, można się naprawdę super bawić. I to jest jedno chyba z niewielu zastosowań tego typu programów w grach, które naprawdę były pożyteczne i zabawne. Przy tym nie sprawiało wielu graczy przykrości. A w Wordzie nawet ostatnio pojawił się cheat, który wywala większość graczy z wyścigu, czy większość graczy wokół gracza, który używa takiego cheata. To jest totalną w ogóle abstrakcją, a używanie autofinisha tak samo. Autofinish, czyli co? Teraz powinienem zakończyć wyścig, tak? Po co gram? Żeby sobie nabijać te wyścigi, zdobędę tego Bugatti Veyrona, miliard punktów za achievementy i co? I tyle? A ja chcę porywalizować z graczami, chcę
wyprzedzić jakiś lepszy samochód gorszym samochodem. Chcę sobie stunigować wóz tak jak ja chcę, jak mi się podoba. Pokazać, że coś potrafię, że potrafię pokonać zakręt tak, lepiej, gorzej. I dla mnie to jest naprawdę fajną zabawą. Kiedyś jak byłem młodszy, bardzo lubiałem używać cheatów. Bardzo lubiłem używać kodów w GTA, bo większość czasu, jaki spędzałem przy grach, to była właśnie seria GTA. I to było nieodłącznym elementem grania w ogóle w jakiekolwiek gry dla mnie. GTA San Andreas, czy inne GTA 3, GTA Vice City. Ale najpierw lubiałem sobie przejść grę bez kodów, bez żadnych cheatów, bez żadnych modyfikacji. Zobaczyć, co ona mi oferuje, nawet wtedy, gdy mało w głowie po prostu miałem rozumu. I dopiero potem bawić się na jakichś cheatach, ale nie psując zabawy tym samym innym graczom, prawda? A w Wordzie mamy tutaj tylu pajaców, którzy po prostu jakby na przymus chcą zepsuć całą tą rozgrywkę. I tak jak mówiłem na początku, jestem świadom tego, że wielu z was, nawet komentujących o tym, że oszukiwanie jest niesłuszne, że jest złe i tak dalej, wielu z was i tak używa tych programów, używa ich po to, żeby zdobyć różne gówna w tej grze, które tak naprawdę nic nam nie dają poza jakąś tam nową zawartością w naszym garażu. Nie mamy żadnej satysfakcji, nikt nawet tego nie będzie doceniał, bo w zasadzie tunigowanie samochodów, nie wiem, przerabianie ich, modyfikowanie, wygrywanie wyścigów, to wszystko skłania się ku temu, że ktoś to gdzieś tam doceni i my na to liczymy tak wewnątrz ciebie, że ktoś powie: o kurczę, ale super, jesteś naprawdę dobry. A używając cheata, ktoś sobie sprawdzi na NFS Stats. Powiedzmy, stoisz sobie Bugatti Veyronem na polskiej miejscówce, bo już widziałem takich delikwentów. Stoją sobie, ktoś ich tam zaprasza do gry i to jest takie... Chwilę nawet grając na profilu Jobka, robiąc przegląd o Bugatti Veyronie, zauważyłem, że bardzo dużo osób zaczęło mnie zapraszać na wyścigi, zapraszać do znajomych i tak dalej. I to też może kusić właśnie takich oszustów, którzy chcą się wyróżnić w grze, chcą poczuć się ważni, czy nie wiem, mieć coś w tej grze. Może brakuje im tego w życiu prywatnym, w życiu codziennym, jakiegoś wyróżnienia, docenienia i próbują to osiągnąć w grze. To ma jakieś tam uwarunkowania psychiczne, ale w to się nie będę zagłębiał. Także zastanówcie się na tym, czy nabijanie, tak jak ostatnio był ten bug na samochody, że można było kupić sobie nawet 500 samochodów Porsche oraz Dodge Charger. Można było sobie ich kupić bardzo dużo i ludzie sobie kupowali. I fakt, jest to w sumie duża oszczędność dla ludzi, bo nie musicie już kupować miejsc w garażu, żeby zdobyć jakieś tam osiągnięcie, bo macie już tyle samochodów, możecie je sprzedać i mieć mnóstwo gotówki. I tak obliczyłem, że kupując 500 samochodów zaoszczędzacie około 7000 zł, jeśli się nie mylę, jeśli moje obliczenia są prawidłowe lub nie, możecie mnie poprawić, ale tyle możecie zaoszczędzić, bo jeden samochód tam chyba 3000 boostów kosztuje. I kurczę, jest to w sumie duża oszczędność, prawda? I na pewno wielu z was się na to skusiło. Ale znalazłem właśnie post na Ask.fm, jedno bardzo fajne pytanie. Odnośnie, właściwie to nie było pytanie, to było bardziej zdanie twierdzące. Pytanie było do mnie takie, co ja o tym myślę. Jeden z użytkowników anonimowy, nie wiem kto, ale brawa mu za to spostrzeżenie, napisał mi taką... takie coś. Powiedział: słuchaj Lucek, bo ostatnio był ten bug na te samochody, że można było je sobie kupować ile się chce. Ja osobiście odebrałem ich 3, jestem zadowolony, że w ogóle coś takiego było. I
powiem ci, nie widzę sensu odbierania ich więcej, bo moim zdaniem popsułbym sobie tym zabawę. I strasznie mi się to spodobało, bo właśnie, czy wy sobie czasem nie popsuliście tym zabawy, że kupiliście bardzo dużo samochodów, bardzo dużo miejsc, zaoszczędziliście na tym, fakt, to jest plus, dla was oczywiście. Ale czy naprawdę potrzebujecie tych miejsc? Macie już tego CCX-a, Koenigsegga, który jest, no, dość dobrym samochodem. Macie masę miejsc w garażu, możecie teraz tylko zbierać gotówkę i uzupełniać te miejsca super furami, które będą w przyszłości udostępniane za IGC. Prawdopodobnie nie dostaniecie nawet bana od twórców, bo bardzo dużo osób robiło tego typu rzeczy i w zasadzie z ich strony byłoby to zdeka głupotą, jakby zbanowali wszystkich, prawda? Ja sobie osobiście odebrałem 3 samochody. I to mnie właśnie zastanowiło, bo zauważyłem, że wśród osób, które interesują się tym, co robię na YouTubie czy na Facebooku, są osoby, które potrafią czerpać naprawdę zabawę, frajdę z tej gry. Oczywiście nie mówię o tych ludziach, którzy wykorzystali tego buga, bo jest to oczywiście szał. Każdy taki jakiś drobny mankament w grze jest zawsze wykorzystywany i zawsze na plus dla graczy. Ale on stwierdził i zauważył bardzo fajną rzecz, która mi się po prostu spodobała. Powiem wam, że naprawdę, jak dla mnie, gość ma plusa, choć nie wiem, kto to był. I to jest też tematem mojej takiej teraz, mojego takiego monologu, bo o dialogu ciężko to mówić, bo tylko słuchacie. No cóż, ja się cieszę z tych samochodów, które mam. Porsche Cayman, Dodge Charger nie są dobrymi samochodami, ale od zawsze chciałem mieć na przykład Chargera, bo bardzo podoba mi się jego wygląd, a na przykład żal mi było zajmować miejsce tym samochodem w garażu, bo jest to jednak bardzo słaby wóz. I chciałem go mieć. I fajna okazja, że właśnie był za darmo, można było sobie odebrać go jako z prezentów, prawda? I tak to moim zdaniem wygląda z tym oszukiwaniem. Nie ma w ogóle to żadnego sensu. Po jakimś czasie i tak się to wam znudzi. Nie będziecie mieli... Musicie się skupić na tym, co tak naprawdę przynosi wam frajdę w tej grze. Czy takie suche wygrywanie, bardzo łatwe na cheacie, czy po prostu rywalizacja. Zastanówcie się nad tym. Kolejna sprawa, którą chciałbym tutaj poruszyć, właściwie już się trochę nadruszyłem, to jest ten bug na samochody. Bardzo dużo pytań zadajecie, w ogóle często zadajecie bardzo treściwe pytania i dziękuję wam za to. W komentarzach piszecie bardzo ciekawe rzeczy, nieraz podajecie mi nawet kody na samochody, które gdzieś tam nie zdołałem znaleźć. Dziękuję wam za to i naprawdę doceniam to. I ten bug właśnie na samochody. Chcę wam przytoczyć ciekawą rzecz, bo zdaje się, że teraz pracują zupełnie nowi ludzie nad grą i to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy można odbierać sobie samochody za 0 boostów, łącznie z miejscami z miejscami w garażu. Kiedy studio Blackbox zajmowało się Wardem, była kiedyś taka sytuacja, kiedy jeszcze Murcielago Roadster, Murcielago zwykłe LP640 było królem w Need for Speed World. To wtedy był taki bug, pojawiła się wersja policyjna tego wozu i nagle stała się rzecz magiczna, bo po pewnym czasie, przez jedną godzinę tylko, Murcielago LP640 wersja policyjna była dostępna za 0 boostów. Ludzie sobie kupowali tego mnóstwo, gra się praktycznie wieszała, tak jak po pewnym czasie, gdy bug był dostępny, ten poprzedni na Porsche i Chargera, chodziła tak samo gówniano jak wtedy.
I ludzie kupowali. Po czym gra została wyłączona. I rzecz stała się następująca. Twórcy napisali o tym wszystkim. Jakiś tam post na Twitterze i tak dalej, było trochę zamieszania. I postanowili nie zbanować tych użytkowników, którzy pokupowali sobie te lambosy, ale postanowili właśnie cofnąć wszystkie te zmiany w grze, które nastąpiły przez tą jedną godzinę. Ludzie przez tą jedną godzinę zdołali kupić sobie po nawet 150 samochodów Lamborghini Murcielago. I to się zdarzyło praktycznie od razu. A teraz widocznie tak się nie stanie, co jest korzyścią dla was, jak myślę. Dla osób, które... korzyścią tak naprawdę pieniężną, prawda? Bo nie musicie już kupować miejsc w garażu, albo jak ktoś lubi Porsche Caymana, to nie musicie już kupować Porsche Caymana. Ale jest to też dosyć słaby samochód, ale mniejsza z tym. Ważne, że jest, prawda? Więc tak to wtedy wyglądało. A teraz widocznie nie macie się czego obawiać, raczej nie spodziewałbym się tego, że gracze, którzy kupili sobie dużo samochodów, będą zbanowani. I tym samym nie chcę was też przepraszać za to, że umieściłem takiego, a nie innego posta na Facebooku o tym, że możecie zostać zbanowani za to, ponieważ taka możliwość istniała, a ja poczułem się tutaj zobowiązany, żeby was po prostu ostrzec, żebyście robili pewne kroki na własną odpowiedzialność. I czuję się z tym w porządku, ale... no cóż mogę więcej powiedzieć, no... jedni na tym zyskali, inni może na tym nie zyskali, ale też nie stracili. Ale tak jak wam mówię, no... nie wiem, czy jest sens w ogóle kupowania... zdobywania takiej zawartości w sposób... wow, gdzie ja wjechałem? W sposób totalnie taki... darmowy, można powiedzieć. Chociaż, no, oszczędność to jest dobra rzecz dla biednych Polaków, prawda? Ale czasami może to nam popsuć nieco rozgrywkę. Ale teraz może powiedzmy trochę o przyjemniejszych rzeczach, o nowej zawartości w grze, o kilku naprawionych błędach. Kijowym błędem, jaki mnie denerwował ostatnimi czasy, szczególnie na trybie multiplayer, było to, że niestety nie można było zobaczyć, kto jest tak naprawdę aktualnie w Wordzie, co było też mankamentem. I no, szczególnie jak się wzięło, kliknęło przycisk ponownego jeżdżenia z tą samą grupą graczy w jednym lobby. I no to był mankament z tego względu, że nie wiadomo było, czy się nawet trafiło na oszusta, czy nie. A teraz to działa całkiem sprawnie i chwała twórcom za to, że zdołali to naprawić w końcu. Moim zdaniem jest to dobra rzecz. Przede wszystkim kilka nowych osiągnięć zostało dodanych do gry. Tak jak mówiłem w poprzednich rozmowach z Jobkiem, o nowych osiągnięciach. On czytał dokładną listę, zresztą link jest podany pod opisem tamtego filmu i pod tym, w tym filmie może też to podlinkuję, zobaczę. W każdym razie mamy tutaj kilka nowych osiągnięć, chyba 6 w sumie, jeśli się nie mylę. Gracz drużynowy. Mamy rozegrać 5000 wyścigów prywatnych. To się jakoś rozłoży w czasie spokojnie. Zdobędziemy tego achievementa. To znaczy, na starym koncie, na Lucysyfie, przez kilka lat, przez 2 lata chyba miałem tamto konto, przejechałem gdzieś około 14 tysięcy wyścigów multiplayer, gdzie większość wyścigów jeździłem właśnie prywatnych, jak nie 2 razy więcej. Więc myślę, że spokojnie da się taki achievement osiągnąć bez jakiegoś stresu codziennego wchodzenia, jeżdżenia po 1 000 000 wyścigów przez około 7-8 miesięcy takiego spokojnego sobie jeżdżenia w trybie prywatnym. Także myślę, że fajna sprawa. Tutaj mamy kolekcjonerów, to stare osiągnięcia. Jedziemy na dół.
Kolekcjoner. Aha, i to osiągnięcie, ono jest chyba słabo punktowane. Gracz drużynowy, 10, 50 punktów maksymalnie możemy zdobyć. Ale to dlatego słabo punktowane, no bo jak, no bo przecież nie płacimy za to ani jednego boosta, prawda? Jedziemy sobie wyścigi prywatne i już. Mistrze. Mocne uderzenie. Samotnik, czyli rozegraj ile? 5000 wyścigów w trybie single player. Czyli mamy również 50 punktów maksymalnie możemy za to zdobyć. Specjalista do ucieczek. Specjalista do ucieczek. Czyli uniknięte ucieczki drużynowe. Ja mam 84 na 10. Nie rozumiem tego. Jakoś to dziwnie jest. Zobaczcie, 84 na 10 to już powinienem być na prawie. No, na drugim poziomie powinien dostać unik awaryjny 10. Kasę 20 tysięcy w gotówce. No ale cóż, jakiś bug widocznie tutaj wystąpił. Tunel eksploatacyjny, czyli za wsadzenie jakiejś tam skilli do samochodu, który będzie zbierał nam diamenty, na przykład skilli na gotówkę. Jakie są jeszcze skille na eksploatację? Jakieś tam chyba jeszcze są. Chyba radar, nie, radar to jest pościgowy. No mniejsza z tym. To musimy włożyć takich części co najmniej 3 gwiazdkowych. Aż 250, ale za to mamy naprawdę sporo punktów. 125. I tak samo jest za tunela pościgowego. Ja tych skilli pościgowych chyba mam nawet więcej. Tunel pro to już było. Tunel wyścigowy to jest polega na tym samym, tylko że tutaj wkładamy skille. Wygląda na to, że już tutaj też mam trochę tych skilli włożonych. Nie wiem, to chyba też jest zbukowane. Tu mam na szaro tak zaznaczone, że już prawie osiągnąłem drugi poziom tego osiągnięcia. Więc nie wiem, jeszcze to chyba kiepsko działa. I chyba to by było na tyle. Tunery, czyli tunery są najmniej przyjazne graczom grającym za darmo. Samotnik oraz drużynowy, jak to się nazywało? Gracz drużynowy. To są achievementy, co prawda najmniej punktowane, ale za to możemy je wykonać za darmo, można powiedzieć, tak? I tak to właśnie wygląda. Chciałem wam właśnie opowiedzieć o tym oszukiwaniu, żeby, nie wiem, czy to w ogóle miało jakiś sens, czy dało wam jakoś do myślenia. Jak myślę, że fajnie jest się zabawić z grupką znajomych w Need for Speed World, porywalizować sobie, pojeździć wyścigi jakoś, nie wiem, spędzić miło czas, pogadać sobie, grając na przykład w deszczowe dni, prawda? To jest fajna sprawa, ale nie wiem, nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś takiego gościa, który strasznie truje, ale może do niektórych rzeczy do dawkowania sobie różnych przyjemności trzeba po prostu dorosnąć, bo czasami nadmiar przyjemności może nam po prostu zbrzydnąć. Powiedzmy, że... A właśnie, jeszcze coś powiem, aby mi się coś przypomniało. Powiedzmy, że ktoś daje nam tego samego cukierka co godzinę. Jemy go przez 3 tygodnie i potem już będziemy nim żygali. Tak samo jest właśnie w Wordzie. Żeby po prostu nie nadużywać pewnych przyjemności, żeby je sobie tak wtawkować. Bo po pewnym czasie Word może nam się po prostu znudzić. I wszystkie pieniądze, które w niego włożyliśmy, cały ten czas, pójdzie na marne. Ja to tak widzę. Właśnie przypomniała mi się fajna rzecz odnośnie społeczeństwa Need for Speed World, które hejtuje praktycznie każdą jakąś nową poprawkę, każdą jakąś zmiankę w Need for Speedzie. Wytacza wszystkie możliwe sprzeciwy wobec jakichkolwiek aktualizacji. Fakt faktem i zgadzam się z tym w 100%.
większość z tych aktualizacji, większość z nowych rzeczy dodanych do Worda jest robiona pod tym kątem, żeby w większości czerpać z nich zyski, żebyśmy musieli kupować boosty, żeby czerpać korzyści, tak jak przy zmianie trybu umiejętności, sposobie umiejętności. Teraz samochody mają umiejętności, a wcześniej umiejętności posiadał kierowca, które rozwijaliśmy wraz z zdobytym poziomem doświadczenia. Teraz to wygląda nieco inaczej, musimy sobie te skille zdobywać, kupować lub cokolwiek. Tak to wygląda, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo ciekawa sprawa z tymi graczami, którzy zawsze, ale to zawsze narzekają, widzą jakieś teorie spiskowe w każdym ruchu EA Games. Po części są one słuszne, ale po części są tak wyimaginowane i tak skrajnie naciągane, że aż mi się śmiać nieraz chce, jak widzę komentarze. To mi przypomina zabawę albo kłótnie jakichś dzieci, którzy, nie wiem, jeden dzieciak daje, albo nie wiem, ktokolwiek daje komuś lizaka, mówię, ej, słuchaj, masz lizaka, nie? Tylko wiesz, do tego lizaka musisz mi dać jakieś tam 10 groszy. O, ty chuju, chcesz mnie otruć lizakiem, tak? O nie, ja wiem, że ten lizak to jest taka podpucha, ja ci dam 10 groszy, a za tydzień będę leżał w łóżku 3 miesiące, tak? Tak o... tak mnie chcesz tutaj załatwić, o nie, ja ci się nie dam. Oszukam cię, dam ci 5 groszy, nie 10. O. Taki przykład właśnie, jak ja to widzę, niektórych graczy, którzy po prostu narzekają na wszystko, co się da. Jest to po prostu śmieszne, bo słuchaj, jeśli narzekasz, znajdź sobie inną grę. Jeśli tak ci się nie podoba, nie graj w nią. No i tyle, no. Co tu dużo gadać? Jeśli nie chcesz tego lizaka, kup sobie loda. Jeśli nie chcesz loda, kup sobie, nie wiem, banana. Jaki problem? Nie chcesz? Nie graj. Jeśli ci się nie podoba, nie graj. I tyle, no. Co tu dużo gadać? Nagadałem się trochę. Pojeździłem, pozbierałem diamenty, jak widzieliście, podczas jazdy w trybie single player. Bo bałem się, że podczas nagrywania może mnie ktoś wywalić z gry przez tego cheata, o którym opowiadałem na początku. Bałem się jeździć w tryb multiplayer, dlatego jeździłem single player i naliczały mi się wyścigi ukończone w tym właśnie trybie. I dostanę za niedługo 10 punktów za to. Fajna sprawa, ja się z tego cieszę, że coś tam się, jakiś tutaj progres pokazuje. Jest po co jeździć i się z tego cieszę, bo jest po co wracać do Worda i cieszyć się furkami, które posiadam. Także tyle odnośnie moich rozmyślań na temat Worda. Mam nadzieję, że nie zhejtujecie mnie za bardzo za zbyt ostre słownictwo lub zbyt ostre podejście do niektórych graczy czy oszustów. A zresztą możecie hejtować. Od tego jest YouTube, od tego jest jeszcze wolny internet. Jeszcze. I możecie spokojnie komentować to, co wam się podoba. I zapraszam do tego właściwie. A tymczasem żegnam się z wami i trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Hej.